Tak, słucham, słucham. No, no witam. No to Proszę. co, wyszło na spotkaniu. Nie myślałem, że będą tam te osoby, co były. No ale przecież bardzo ładnie wyszło. A no nawet tak. Wie pan, ja mam wielką prośbę. Chciałbym, aby jakby ktoś z PiS-u do pana dzwonił albo z policji, żeby pan powiedział, że znasz ten numer gdzieś w internecie, na Facebooku na przykład. Nie chcę, żeby PiS mnie ścigał. Ja wiem, wszyscy się boją PiSu teraz. Proszę. Wszyscy się boją PiSu, bo to jest niebezpieczna partia. Tak, i chciałbym, żeby nikomu pan nie mówił, kto panu dał ten link. Dobra. Nikomu Żeby pan. nie powiem, tylko powiem, że to jest hasło Alina Aneta Marian. Mógłby pan tego też nie mówić? Mógłby pan powiedzieć, że znalazł na Facebooku, na grupie pewnej. Wie pan, PiS jest wszędzie, ja się boję. Rozumiem. Dobra. Ale w razie czego, jak będziecie potrzebowali na przykład, żeby mi pomagać jakiś samochód albo biżuterię, to możesz zrobić Tak, zamówienia. opinie składam też na stronach, niedługo je tam damy. No dokładnie, pomagacie mi to, jak będziecie mieli już prawo jazdy, ktoś od was zrobicie po kursie, tak jak mój informatyk teraz, to wtedy wam mogę jeden samochód dać w prezencie. Oj, panie prezydencie, nie trzeba. No dobra, ale możesz liczyć na mnie, to ci tylko tyle mówię. Dziękuję. Ja mam tylko jedną prośbę, żeby pan nikomu nie mówił, kto panu dał ten link, że znalazł pan go w internecie. No ale ja nie powiedziałem temu waszemu zbirowi, nie? On pewnie też jakiś Ale partyjny. właśnie podał pan trzy ostatnie cyfry, a wie pan, że PiS umie znaleźć po nawet takich rzeczach. Ale Także to jakby właśnie. były jakieś problemy, to ja mogę złożyć wniosek do prokuratury, że ciebie nękają. Nie trzeba, panie prezydencie. Proszę tylko, aby nie mówił pan, że ma to ode mnie. Tylko, że Dobra. znalazł pan w internecie. Nie podał żadnych moich danych. No To dokładnie. wszystko, czego, o co proszę. Bo ten facet też jakiś taki upisiowiony, może mnie podać do prokuratury, a ja wtedy powiem to i to i tamto, nie? To właśnie może on jest z prokuratury też i ma znajomości. Ja nie wiem. Ja tego nie wiem. Może żona pracuje, jakaś nadana z urzędu przez znajomości. Może, nie wiem. Też tak może być. Piorun wie, teraz trzeba na wszystkich uważać. Jest czas bardzo niebezpieczny, bo to jest czas wojny w Polsce. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Także jakby co to pan znalazł, to na Facebooku, na jakiejś stronie internetowej. Nie ma Dobra, pan tych danych ode mnie. umawiamy się tak, Alina, że ja tobie pomagam, a ty pomożesz mi, okej? Tak. Także bardzo jeszcze raz dziękuję. No dobra. I może pan liczyć ode mnie na więcej, jeśli pan będzie chciał. No i pozdrów też Anetę i Mariana od Chrycków i całą swoją wieś i wszystkich na ulicy, okej? Pozdrowie, pozdrowie. Dziękuję. No dobra, to na Jeszcze raz razie. dziękuję. No dobra. Hej, hej. No cześć, hej.